Dzień dobry, witam wszystkich na przedostatni dzisiaj, bardzo intensywny dzień, jeśli chodzi o pokazy i konferencje prasowe. Przedostatni dzisiaj konferencji prasowej 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni. To Królewicz Olch w reżyserii Kuby Czekaja. Poproszę o przedstawienie ekipy reżysera i scenarzysty. Dzień dobry Państwu. Słyszymy. Wszystko tak, w porządku. Słuchajcie, tak. Okay. Zacznę od Stanisława. Dzień dobry, jest z nami, twórca głównej roli. Agnieszka Podsiadlik. Dzień dobry. Matka. Sebastian Łach, mężczyzna. Po mojej prawej stronie Aleksandra Staszko, autorka kostiumów. Anna Wunderlich, autorka scenografii i jedna z kierowniczek produkcji Magdalena Kamińska. Jest z nami też pani Ewa Jastrzębska, jedna z producentek filmu. Zapraszamy, jeżeli pani chce. Jest, specjalnie czekaliśmy tutaj z krzesłem obok prowadzącego. Witamy. Proszę państwa, jak zawsze będę oczekiwał na państwa udział w konferencji. Dodam, myślę, że większość to wie, ale że w ubiegłym roku Kuba Czekaj w konkursie Inne Spojrzenie pokazywał film Baby Bump i ten film otrzymał wyróżnienie specjalne w tymże konkursie, a wcześniej był pokazywany na festiwalu w Wenecji, gdzie również otrzymał wyróżnienie, że wcześniej jeszcze krótkie formy Kuby Czekaja, filmy Twist and Blood i Ciemnego Pokoju, Nie Trzeba Się Bać, dwukrotnie wygrały, otrzymały Grand Prix w konkursie krótkiego metrażu. A dzisiaj jesteśmy po pokazie prasowym. Wczoraj ten film, jak państwo wiecie, został wybrany na otwarcie, uroczystą inaugurację festiwalu, a dzisiaj jesteśmy po pokazie prasowym Królewicza Olch. Pierwsze pytanie. Pewnie już słyszałeś nieraz i jeszcze usłyszysz, ale istotnie od tego, myślę, wypadałoby zacząć naszą rozmowę. Sam powtarzasz, że te dwa filmy, czyli Baby Bump i Królewicz Olch, układają się, jakoś korespondują ze sobą, rozmawiają ze sobą w rodzaj dyptyku. Czy to było założone? Czy to był twój plan? Jak wyglądało dojście do tych dwóch tytułów, które łączy między innymi obsada też? Oczywiście pierwszym filmem w dalszym ciągu jest Królewicz Olch i do niego serce bije naturalnie, bo jest pierwszym dzieckiem. Baby Bump, idąc jakby za tematyką, był pewnego rodzaju wpadką. Tak można powiedzieć, bo pojawił się przypadkowo, zupełnie niespodziewanie. W trakcie jakby momentu, gdzie zbieraliśmy pieniądze, żeby Królewicza rozpocząć. Nie mogę oczywiście powiedzieć, że ten nieformalny dyptyk, o którym mówisz, był planowany latami wcześniej. Planowany był Królewicz Olch. Ja z jakiegoś takiego niezgody na jakąś taką niemożliwość dzielenia się historiami, opowieściami, postanowiłem napisać coś innego. I kiedy okazało się, że niemal w tym samym czasie mamy zielone światło dla Królewicza i dla Baby Bump, pomyślałem, że to jest jakaś taka szansa na właśnie nieformalną wypowiedź, na dwa tematy, którym przewodzi dorastanie, ale na dwa spojrzenia, na cielesne i mówiąc najprościej, najkrócej duchowe. A jakby istotną, już nie będę więcej porównywał, może to państwo możecie pytać o co chcecie, ja nie będę rzeczywiście tych filmów zestawiał ze sobą, bo rozmawiamy o Królewiczu Olch dzisiaj, ale chciałbym zapytać Sebastiana i Agnieszkę, bo graliście również w filmie Baby Bump i to w tym samym czasie, czy to były jakaś szczególna trudność, czy też może inny stosunek? Jak właśnie aktor się zachowuje, jeżeli ma dwie role, zwłaszcza Agnieszki, prawda, matka i matka, grane w tym samym czasie u tego samego reżysera? To jest dosyć intrygujące i rzadkie chyba, tak mi się wydaje.
No tak, rzeczywiście i matka, i mamuśka tyleż są podobne do siebie, co się od siebie różnią. Do Królewicza przygotowywaliśmy się dużo dłużej i to były rzeczywiście tygodnie rozmów, rozmów o scenariuszu, czytania scenariusza, rozmów o postaciach, o relacjach. Długi, długi proces, podczas którego ta historia dojrzewała w nas razem. A Baby Bump to była jak spontaniczna sytuacja, bo rzeczywiście, tak jak już powiedział Kuba, możliwość zrealizowania tego filmu pojawiła się nieoczekiwanie. No nie tak do końca nieoczekiwanie, bo jednak ktoś musiał wysłać to zgłoszenie do Wenecji. Ale no to była... A i tak się złożyło, jeśli chodzi o pracę nad Królewiczem, że byliśmy w środku zdjęć do tego filmu i dokładnie między jednym okresem zdjęciowym a drugim nakręciliśmy Baby Bump. No i teraz mogę, wtedy kiedy się to działo się bardzo szybko, to był bardzo intensywny czas, bardzo twórczy czas i dopiero teraz mogę powiedzieć, jakby zauważyć, jaką spójną, że tak powiem, wypowiedzią są oba te filmy, że to rzeczywiście jeden jak po prostu matrioszka jedna w drugiej się zawiera i tak to też było z tymi zdjęciami i tak to też jest z tymi filmami, że no tak, powstał taki dyptyk nieformalny na ten temat i no i właściwie teraz w swojej głowie trochę to cały ten czas traktuję jako całość właśnie, jako jedną wypowiedź. Ty, Łukasz, o co pytałeś? Że... Pytałem właśnie o tym, o czym no na co ja odpowiedziałam. Kręciliście? No, tak, możesz powtórzyć. To jest, proszę Państwa, para, więc też niczego chyba specjalnego nie zdradzam, więc możesz powtórzyć to, co twoja dziewczyna powiedziała. No, możesz? Nie, pytałem o to, że kręciliście równocześnie. Czy to było jakieś rzeczywiście szczególne wyzwanie? No, powiedziałbym, że może szczególne wyzwanie nie, ale bardzo intensywny czas, który był super przygodą, to w zasadzie tyle. A jest Adam jeszcze wśród nas, Adam Cywka. To dla ciebie Staszek, przepraszam najmocniej, syn Adama Cywki, znakomitego aktora wrocławskiego. Staszku, dla ciebie to był też nie debiut, bo oglądaliśmy cię między innymi w Głębokiej Wodzie Magdaleny Łazarkiewicz. Jak się pracuje z Kubą Czekajem? Jakiego rodzaju jest to doświadczenie? Czy to jest... Oglądaliśmy efekt, więc to pytanie też jest zadane nie bez powodu. Jakiego rodzaju wytrzymałości, skupienia wymaga Kuba? Fatalnie. Nie, no żartuję oczywiście. Z Kubą poznaliśmy się bardzo długo przed rozpoczęciem zdjęć. Tak właściwie wczoraj się zastanawialiśmy, ile faktycznie lat minęło od pierwszego naszego spotkania do wczorajszej premiery. I chyba było to faktycznie 4 lata. Więc no jak się pracowało, no... Dużo czasu spędziliśmy przed zdjęciami na różnych próbach, nie tylko próbach, na czytaniu scenariuszu od deski do deski. Tych wersji scenariusza też było parę. I tak naprawdę wejście na plan było jakby zwieńczeniem tego, co robiliśmy przez ten długi okres. Ale no, bywało różnie, bywało ciężko, bardzo ciężko ze względu na różne rzeczy, czy to gdzie kręciliśmy, na pewno bardzo trudne
zdjęcia były, wszelkie zdjęcia wodne, czy to na basenie, czy na jeziorze. Ale tak jak mówię, spędziliśmy z Kubą przed zdjęciami wspólnie chyba na tyle dużo czasu, żeby dobrze się poznać i jakby wiedzieć, żebym ja wiedział, jakby czego Kuba ode mnie wymaga i jak ma wyglądać ta nasza współpraca, więc pracowało się bardzo przyjemnie. Proszę Państwa, bardzo proszę, czekamy na pytania. Kto pierwszy? Dobrze, mam nadzieję, że jednak się włączą Państwo. Jeszcze jedna rzecz, która narzuca się, kiedy oglądamy film od razu. Wspominałeś, że to jest taki projekt przygotowywany od dłuższego czasu przed rozpoczęciem zdjęć w twojej głowie. Czy od początku tam była inspiracja Królem Olch Goethego i czy ten utwór, on jakoś stał się podwaliną pomysłu, że można wykorzystać tekst zawarty u Goethego. Wydaje mi się, że bez znajomości poematu też oglądamy film, jakby rozumiemy go. Natomiast w zasadzie dlaczego? Skąd ten pomysł? Muszę przyznać, że na początku pracy nad scenariuszem nie było Goethego. On się gdzieś pojawił. Nawet się zastanawiałem, jak to się stało. Bo oczywiście nie czytałem Goethego w szkole, jak wiele innych obowiązkowych lektur. Buntowałem się. Ale mówiąc całkiem serio, to gdzieś przypłynęło, a szukałem pewnego spoiwa i takiej trochę, powiedziałbym, dramaturgicznej metafory tego, o czym jest ten film. I jak miałem taką świadomość, że chcemy, tu się z tego hasła trochę śmiejemy, bo ono już trochę ma takie hasło, które określa ten film, czyli śmierć chłopca, narodziny młodzieńca. Ale coś w tym jest i to gdzieś mi to towarzyszyło od samego początku. I też, co jest ważne, Goethe tworzył jakby myślę, nowe karty w pracy nad tym tekstem na postać mężczyzny. Bo oczywiście opowiadamy o jakiejś takiej w tym filmie próbie budowania własnej autonomii i takiej jakiejś pierwszej niezależności. Robimy też wiwisekcję rodziny, ale mówimy też o wielkiej tęsknocie za ojcem. I pomyślałem sobie, że no właśnie, że ten utwór ma bardzo, bardzo dużą siłę, która jakby nie wprost mówi o wielkiej potrzebie miłości i też takiego spełnienia. Czyli jeżeli mówimy o rodzinie jako o trójkącie, to gdzieś potrzebuje właśnie pewnej antycypacji. I to mi gdzieś przyświecało na samym początku pracy. Z drugiej strony też jest mowa jakby o śmierci. O śmierci, o szukaniu lepszej rzeczywistości i nagle to się wszystko zaczęło dla mnie składać, stąd ten wybór. Pytanie do pani Anny Wunderlich i do pani Staszko. Wyobraźnia Kuby Czekaja jest bardzo niecodzienna. On ma jako reżyser, i to już wiemy po tych filmach, krótkich metrażach, jest bardzo specjalnym, tak bym powiedział, artystą z własną wyobraźnią, również plastyczną, podejrzewam. Jakiego rodzaju to była kooperacja? To znaczy, czy Kuba w dużym stopniu decydował, jak ma wyglądać? Czy bardzo był precyzyjny, jeśli chodzi o ten świat, który tak wspaniale panie z talentem pokazały w waszych i kostiumach, i scenografii? No właśnie, jakiego rodzaju to były rozmowy? Do mikrofonu bardzo proszę. Mówię, że Kuba jest bardzo precyzyjny, ale jest też otwarty na to, bo każdy inaczej rozumie. No nawet jak ktoś precyzyjnie komunikuje to, czego oczekuje, to ta osoba, której to komunikuje, może to trochę inaczej rozumieć albo mieć inne wyobrażenie na ten temat. Ale bardzo dobre było, że był przepływ tych prądów
pomysłów i nie było jakiegoś takiego, że albo ja, albo Kuba byliśmy tak strasznie jakoś tak zamknięci w swoich światach i bardzo dobrze tam się pracowało. Ja tam dołączyłam dosyć późno, więc nie byłam przez całe lata. Co może też miało jakąś taką fajną stronę, że byłam taka świeża i otwarta na to, co było dla mnie bardzo nowe i takie inspirujące. Teraz jak opowiadasz, tego chciałem dodać, przypomniała mi się jedna rzecz, która tak poczułem, że będzie dobrze. Nie wiem, czy Aniu pamiętasz pewnego dnia, jak oddawaliśmy mieszkanie, ustawialiśmy razem meble w kuchni i pomyślałem sobie, dobra, jest łopane, będziemy robić film. Przepraszam, Ola, już oddaję. Ja podobnie jak Ania doszłam do projektu, też nie pracowałam nad tym filmem 2 lata, jak niektórzy, tylko parę miesięcy przed rozpoczęciem zdjęć. Współpraca z Kubą była wspaniała, jak również bardzo trudna, ponieważ ma on bardzo silne właśnie wyobrażenie tego, jaki świat chce wykreować i zajęło nam trochę czasu, żeby się zejść w tym punkcie, jakie to wyobrażenie jest. Natomiast jest to niebywale inspirujące. No i oczywiście bardzo przyjemnie się z inteligentnym człowiekiem dyskutuje, tworzy, kreuje, więc to była wielka przyjemność, pomimo różnych trudów. Natomiast Kuba rzeczywiście ma bardzo precyzyjną wyobraźnię i różne momenty, które jakby może nawet po drodze zastanawiały mnie, dlaczego, skąd wynika jego upór, na ekranie okazało się, że jakby miałam na to odpowiedź. Trudno mi teraz przytoczyć jakiś konkretny przykład, natomiast już w trakcie realizacji zdjęć widziałam, że to, co Kuba sobie wymyślił i do czego bardzo silnie dążył, a wydawało mi się może nie być tak istotną kwestią, pracowało. Dlatego bardzo szybko jakby nabrałam zaufania do jego różnych wyobrażeń i wizji i próbowałam sprostać temu. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz, proszę bardzo, pan Marcin Mindykowski. Jeśli wolno, jeszcze na chwilę do tego dyptyku wrócę. Wiem, że Królewicz Ork miał być filmem pierwszym i był planowany jako pierwszy. Dzięki festiwalowi w Wenecji pojawiła się szansa, że powstanie też Baby Bump. Czy był taki moment, bo film powstawał blisko siebie, że ta świadomość, że będą 2 filmy, w jakiś sposób jeszcze przesunęła akcenty w obu z nich? Jakieś jeszcze być może przemontowania, jakieś zmiany scenariusza, czy jednak to były 2 zamknięte całości, które nastąpiły blisko siebie? I drugie pytanie, czytam w materiałach prasowych, zaczęło się od rozmów z aktorami, natomiast na wczorajszym pokazie miałem też takie poczucie, że bardzo ważna jest muzyka w tym filmie. I też pytanie, na ile ta muzyka była potem dobierana, na ile też była jako początek nazwania pewnych stanów, pewnych tonów w tym filmie. Muszę powiedzieć, że nie było już kiedy, bo tak naprawdę scenariusz Królewicza był już zamknięty, tak myślę, chyba rok przed zdjęciami, był już gotowy. Gotowy, odłożony, czekający na moment realizacji, a Baby Bump też został zamknięty i no oczywiście był pisany na bieżąco, więc pewnie gdzieś podświadomie oczywiście te zbiegi okoliczności czy te założenia zaczęły się uzupełniać, ale jakby co innego mnie zastanawiało wtedy, bo bardzo dużo osób mówiło mi, że czy ja jestem na pewno zdrowy na myśl, robiąc 2 filmy równocześnie, bo przecież robisz pierwszy film, trzeba odpocząć, zobaczyć, nabrać dystans. I zdałem sobie sprawę, że trzeba zaryzykować, że to będzie fantastyczna lekcja, bo te 2 filmy i Królewicz też, nawet przede wszystkim, były ogromnym jakby zapisem dochodzenia do zawodu reżysera. Nawet sobie myślę, jak niesamowicie jakby zbiega się to moje stawanie się filmowcem z głównym bohaterem, który też walczy o to, żeby mówić własnym głosem. I zdałem sobie sprawę z tego zupełnie jakby niedawno, jak to się pięknie jakby ze sobą uzupełnia dla mnie. Więc dlatego mam taki wielki sentyment do tego filmu, może wręcz nawet niezdrowy. Takim no właśnie, że jest coś wychodzi na świat, co jest jakby bardzo, bardzo bliskie sercu. I też to, że ten film powstał ze wspaniałymi ludźmi, którzy włożyli bardzo dużo cierpliwości również do mnie, ale do tego czasu, który nie był łatwy. I to jest coś, co chyba zostanie jakby na zawsze z nami.
A jeżeli chodzi o muzykę, w scenariuszu mieliśmy zapisane parę piosenek, parę innych piosenek niż te, które się znajdują, z różnych przyczyn, mówię tak dość celowo, enigmatycznie, nie mogły się znaleźć na ścieżce dźwiękowej. Ale został pewien zapis charakteru, emocji, które te piosenki mają ze sobą nieść. No i oczywiście doszedł do tego Bartek Gliniak, który zrobił muzykę. To jest jakby niesamowite, bo spędziliśmy bardzo długo czasu na najprostszym motywem do tego filmu, czyli mówię tutaj o marszu. I ten marsz wydaje się jest dosłownie zapisem paru dźwięków, a chyba zajęło nam rok rozmowy, żeby z Wielkiej Symfonii zrobić coś, co można wystukać na szyby. Zresztą Staszek miał taką scenę, która się nie znalazła w filmie, gdzie wystukuje rytm tego marszu, więc niesamowite, jaki też przeszliśmy ogromny proces w myśleniu o muzyce. Tutaj też warto też wspomnieć o dźwięku, bo tu często jest tak, że sam dźwięk tworzy też muzykę i to świetna jest jakby kooperacja Bartka z Radkiem, gdzie myślę, że nie zawsze jest to oczywiste, co jest muzyką, a co jest sound designem, jak to się mówi. Więc ta kooperacja panów była też bardzo, bardzo ważna i bardzo istotna. Proszę bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Znaczy ja chciałem, to jest konferencja prasowa, więc właściwie powinniśmy zadawać pytania i słuchać odpowiedzi, ale chciałem Kubie bardzo podziękować za ten film, ponieważ jestem osobą, która niespecjalnie wchodzi w świat jego filmów, ale po zobaczeniu Baby Bump i teraz po zobaczeniu wczoraj Królewicza mam ochotę zobaczyć jeszcze raz i sprawdzić, czy mam rację, że nie wchodzę, czy jednak pewnych rzeczy tam nie zobaczyłem. Za chwilę jednak zadam jakieś poważne pytanie, ale chciałem też powiedzieć, że siedzący koło ciebie główny męski, młody bohater, to jest jakaś taka dla mnie bardzo ciekawa informacja na temat, jak człowiek zmienia się inaczej się czesząc. Bo ten człowiek jest, jak ma taką grzyweczkę tutaj leżącą, to jest zupełnie innym człowiekiem. Tak jak jest wystrzyżony tam prawie na zero, to jest kimś innym, a teraz, tego akurat nie popieram wyboru, ale to mniejsza z tym, tak, ale to jest jeszcze zupełnie ktoś inny. I chciałem też, myślę, że para twoich z kolei dorosłych głównych aktorów, bo nie wiem, czy za tam 20 lat Kuba Czekaj będzie w historii polskiego filmu, ale moim zdaniem wszyscy będą te role z tych dwóch filmów pamiętać, Agnieszki i Sebastiana. I Sebastiana, oczywiście, tak, pana Sebastiana. A on też będzie pamiętał Spotkanie z wilkami na przykład, tak, więc to też... I bardzo przepraszam, bo udało mi się niestety spóźnić kilka minut na konferencję, co wydaje się w Gdyni, gdzie wszystko jest tak blisko niemożliwe. Więc nie wiem, być może to pytanie już padło, ale chciałem po pierwsze zapytać, czy w związku z jakimiś takimi oczywistymi skojarzeniami, kiedy ogląda się te dwa tytuły, czy następny film to będzie skok na absolutnie zupełnie inną wodę. A druga sprawa, powiedzmy tak eufemistycznie, Baby Bump nie było hitem w kinach, tak? Czy jeśli coś takiego przytrafi się też Królewiczowi, który moim zdaniem jest wyjątkowo interesującym kinem, ale też hermetycznym, czy przyszłość Kuby Czekaja jest w ogóle pod jakimkolwiek znakiem zapytania, czy wiesz, tam cały świat już cię chce i możesz spokojnie emigrować z Polski i robić filmy gdzie indziej? Przede wszystkim dziękuję bardzo za docenienie wspaniałego kolektywu aktorskiego. Brawa im się zawsze wielkie należą i należały. Przepraszam, bo pierwsze pytanie mi uciekło, bo zapamiętałem, że o kasie rozmawiamy, a to pierwsze... Co dalej? Proste pytanie, co dalej? Nie wiem, czy tak będzie już na zawsze, ale kończę te wędrówki do dzieciństwa. Chociaż, jak to się mówi, dziećmi jesteśmy do końca, więc trochę starsze dzieci się pojawią na ekranie, takie pod 40. I będą to inne historie, inaczej opowiedziane. I chyba tyle powiem, bo to są plany, a wiadomo, jak jest z planami. Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. I tu ładnie mogę teraz przejść do tego, czy zniknę, jeżeli, jak to się mówi, Królewicz Olk się nie sprzeda. Nie wiem, myślę, że nie zniknę, że będę próbował za wszelką cenę dalej dzielić się z Państwem różnymi opowieściami, chyba że dacie mi do zrozumienia, że będę zająć się czymś innym, więc może wtedy zmienię profesję.
To może odbiję pytanie do producentki, pani Ewy Jastrzębskiej, dyrektorki do spraw produkcji Studia Munka, która firmuje Królewicza Olch. Bo są pewne rzeczy oczywiste, prawda? Jak się czyta taki scenariusz zwariowany, a już wiemy, kim jest reżyser, no to jakby od razu orientujemy się, że raczej przy całej sympatii i szacunku z Planetą Singli nie będziemy konkurowali, prawda? A też chyba intencją Studia Munka w ogóle jest właśnie tego rodzaju projekty wspierać. To znaczy, Studia Munka generalnie nie jest nastawione na robienie Planety Singli, ale na szczęście, że jest jeszcze takie miejsce, gdzie można zrobić tego rodzaju kino, jakie robi Kuba Czeka. I właściwie każdy film, który, bo zajmujemy się debiutami, każdy film debiutanta, który robimy, jest kompletnie inny, bo każdy z nich jest inny. Ale myślę, że to dobrze, że powstają filmy, na które nie przychodzi milion widzów, bo takie też są potrzebne. Ważne, że mają swoich widzów. Natomiast jeżeli chodzi o film Kuby Czekaja, czyli Królewicz Olch, myślę, że tak jak jego krótki film robiony w Studio Munka, czyli Ciemnego pokoju, Nie trzeba się bać, ma bardzo duże szanse festiwalowe. I ten krótki film właściwie zdobył tak dużą ilość nagród, że chyba już nikt nie jest w stanie policzyć tych nagród. Poza tym no, każdy festiwal chętnie przyjmie filmy Kuby, bo jest dosyć, ma dobre renomę w tej sprawie. Natomiast myślę, że ten film został zrobiony nie po to, żeby uzyskać jakieś super box office, ale po to, żeby zrobić dobre kino. I jeżeli znajdzie się chociaż nieduża widownia, to będziemy szczęśliwi. I to jest najważniejsze. Natomiast jak dostałam ten scenariusz i jak szukaliśmy chętnych do współpracy i współfinansowania, to zawsze do scenariusza dołączałam właśnie krótki film Ciemnego pokoju, Nie trzeba się bać, żeby chociaż w minimalnym stopniu zorientować potencjalnych współproducentów do, jak te wizje Kuby przenoszą się na ekran, bo to nie jest łatwe wyczytać to w scenariuszu, jak się ten scenariusz czyta. Natomiast myślę, że jak się zobaczy chociaż taką małą próbę jego pracy, to można sobie wyobrazić, że dużo więcej będzie na ekranie niż jest w scenariuszu. I tak się stało w tym przypadku również. Więc liczymy jednak na widzów, może nie na wielką publiczność, ale jednak, no i oczywiście na sukcesy festiwalowe. A czy znana jest już data premiery polskiej? Czy jeszcze nie ma? Jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze nad tym pracujemy, ale myślę, że nie będzie to jakaś okropnie odległy czas. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Ja pozwolę sobie wrócić jeszcze do scenariusza. Z jednej strony, Kuba, powiedziałeś, że scenariusz był zamknięty dość długo przed rozpoczęciem zdjęć. A z drugiej strony, czy z materiałów prasowych, czy nawet z wypowiedzi aktorów, wiemy, że jednak dość długo nad nim pracowaliście, tak czy inaczej. Powiedz mi, jak mocno on się zmienił od twojego pomysłu do finalnej wersji? Zmienił się bardzo, bo też dla mnie to było pierwsze doświadczenie w pisaniu scenariusza, który ma więcej niż 30 parę stron, więc on też nie powstawał, powstał też dość długo i to też była bardzo ważna lekcja, czyli jak opowiedzieć taką historię w założeniu, że film ma trwać 90 czy 100 minut. I myśląc o tym, jakby o tej różnicy między pierwszą ideą, pomysłem, a tym, co Państwo zobaczycie na ekranie, to została idea. Ten tekst przeszedł ogromną metamorfozę i tutaj też jakby do współpracy zaprosiłem właśnie naszych współtwórców, bo spotykaliśmy się najpierw z Sebastianem i z Agnieszką na tak zwanych próbach stolikowych, rozmawiając, improwizując, odgrywając wszystkie postaci. Później ze Staszkiem sprawdzaliśmy, co działa, co nie. Też robiliśmy sobie różne improwizacje. Oprócz tego też przygotowując z Adamem Palentą, którego akurat tutaj z nami dzisiaj nie ma, scenopis do filmu, też znowu coś dodawaliśmy. Zresztą bardzo wierzę jakby w takie pojęcie kina, gdzie za każdym razem, czyli kiedy się przygotowujemy do filmu, kiedy wchodzimy w zdjęcia, robimy te zdjęcia, robimy postprodukcję, że za każdym razem piszemy nowy scenariusz, czyli unosimy troszeczkę to, co zamierzamy, albo robimy nad papierem. I to jest dla mnie w ogóle najważniejsze. Myślę, że
Byłoby to dla mnie największą klęską, gdybym miał zrealizować coś, co jest napisane jeden do jednego. Bardzo w to wierzę, że musi się wydarzyć coś, co właśnie pozwoli, że to troszkę pofrunie i będzie się unosić nad ziemią. Bardzo proszę. To jeszcze może ja zapytam o stronę wizualną. Rzeczywiście Adam Palenta, który towarzyszy ci jako operator już w krótkich filmach, ale też razem zrobiliście i Baby Bambi, Królewicza Olch. Jakiego rodzaju to jest twórcza kooperacja? To znaczy, czy rzeczywiście, tak jak pytałem panią Olę i panią Annę, chodzi o to, że ty bardzo precyzyjnie wiesz, jak każdy kadr ma wyglądać bardziej chodzi o to, żeby razem z utalentowanym, wrażliwym artystą, jakim jest Adam Palenta, to przenieść, tą twoją wizję, czy to jest jednak takie boksowanie również i wymiana energii artystycznej? Powiedziałbym tak, nie ma gadania, tylko jest robienie. Nie musimy z sobą rozmawiać, bardzo dobrze się znamy. Oczywiście przygotowujemy, to mówiłem to w scenopisie, robimy ten scenopis, bo scenopis też jest podstawą dla pracy dla pozostałych członków ekipy. Ale nie musimy go tak naprawdę robić, bo mamy bardzo podobne poczucie smaku. Mamy swoje fascynacje a propos kadrowania. Więc nie tracimy czasu na rozmowy, takie, które nie ma spierania się, to wszystko wychodzi bardzo, bardzo naturalnie, taką braterską siłą idziemy do boju. Nie widzę chyba pytań, to jeszcze ostatnie pytanie pozwolę sobie zadać do Agnieszki Podsiadlik, ponieważ bardzo ciekawie wygląda twoja filmografia, bo sprawia wrażenie, że być może po prostu tacy twórcy do ciebie dzwonią, ale że to jest bardzo konsekwentne budowanie twojego wizerunku, również teatralnego, bo pracujesz w Teatrze Rozmaitości Grzegorza Jarzyny, ale jak się patrzy na twoje role, to są właśnie role z ostatnich lat u Kuby Czekaja, u Przemka Wojcieszka, u Wilhelma i Janki Sasnalów, czyli grono twórców, raczej młodych, którzy bardzo mają taki silny, zindywidualizowany język filmowy. To jest zbieg okoliczności, że oni po prostu jakoś widzą w tobie, wiem, że chyba u Szumowskiej teraz też grasz jedną z głównych ról, widzą w tobie właśnie kogoś, kto będzie wyrazicielem aktorskim ich intencji, czy to jest po prostu twoje świadome wybory, że tylko takie propozycje cię interesują? No tak, muszę powiedzieć, że to nie jest jakiś mój plan, który sobie gdzieś tam napisałam i po prostu według niego idę. Myślę, że to jest jakaś, że to są wzajemne wybory. Nie zastanawiałam się nad tym jakoś, tak się po prostu dzieje. Co nie oznacza, że nie przyjęłabym jakiejś innej propozycji, albo że przyjęłabym każdą inną propozycję. No właśnie. Także tutaj nie ma klucza. Ale na pewno szkoda mi czasu na rzeczy, na które nie mam ochoty. Bardzo dziękujemy. To była konferencja Królewicza Olch, Kuby Czekaja. Dziękuję bardzo.